Cześć i czołem! Dzisiaj robimy bajkowe podróże w Łodzi. W całej Łodzi, w jej zakamarkach ustawione są bajkowe figury z różnych bajek, które zostały wyprodukowane w tutejszym studiu Semafor. Taka hańba, wynoszę się stąd, gdzie mnie kocie oczy poniosą, pod jednym dachem z psem. Co to jest pies Bonifacy? Że wróble najważniejsze i mądre, i silne, i że nie wspomnę o urodzie. Dotarliśmy do trzeciej figury bajkowej Łodzi, a mianowicie do Ferdynanda Wspaniałego, który znajduje się tuż pod wejściem głównym do Galerii Ludzkiej. Już nieraz w filmie czy w teatrze pies pierwszorzędne role grał. Bajkowo w tej Łodzi jest, naprawdę bajkowo. Nawet tramwaje mają domek i parkują pod pięknym, kolorowym daszkiem, który podobno nazywany jest domem jednorożców. Ale czy to prawda? No w sumie tramwaje to takie jednorożce, nie? Przemierzając ulicę Piotrkowską można nie tylko zobaczyć niesamowicie klimatyczne miejsce jak Off Piotrkowska, które jest za nami, ale także na pewno wszystkim znaną postać z bajki. Jestem sobie malym i śmiesznym i znam się z dziećmi? Nie od dziś. Chodźmy na przechadzkę. Poszukamy wiosny w polu. Niestety deszcz wygania nas z naszego szlaku, z naszej podróży po bajkowej Łodzi, ale może to i dobrze. Może dobrze, że nie sprawdziliśmy wszystkiego i nie zobaczyliśmy każdego miejsca, które mieliśmy w planach, bo to znaczy, że tu wrócimy. A zdecydowanie warto tu wrócić. Choćby dla tego widoku, który jest za mną. Pasaż Róży, bajkowo naprawdę. Oczywiście zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, żeby być na bieżąco z tym, co chcemy Wam pokazać i żebyście mogli z nami podróżować po świecie, odkrywać go i patrzeć, jak jest wspaniały i cudowny. Zapraszam serdecznie. Put some girls around the body.